19 lat temu w zaciszu nieopodal Zabłudowa odsłonięto pomnik. Pomnik obelisk, upamiętniający deportację wszystkich mieszkańców wsi na Syberię w 1940 roku. O tych tragicznych chwilach świadczy nie tylko pamięć mieszkańców, którzy wrócili do zacisza po syberyjskiej zsyłce, pomnik, ale także coroczne uroczystości, w których udział biorą mieszkańcy miejscowości, sybiracy, uczniowie pobliskich szkół, a także władze samorządowe. Hołd wywiezionym mieszkańcom oddano m.in. poprzez wystąpienia okolicznościowe. O tym, co działo się w tych czasach, opowiedział zgromadzonym prezes Związku Sybiraków oddział w Białymstoku, Tadeusz Chwieć. W dniu napaści Niemiec na Polskę 1 września działo się coś bardzo ważnego w Moskwie. W Moskwie podjęto decyzję powołania nowych 76 dywizji wojskowych, zwiększając ich stan do 173. Zatrzymano w wojsku 340 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy w najbliższych dniach mieli odejść do rezerwy, i wprowadzono stan wojenny we wszystkich okręgach graniczących z Polską. A więc wojna szykuje się na całego. 17 września o godzinie 2 w nocy ambasador Polski w Moskwie Wacław Grzybowski zostaje wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pokazy artystyczne miały na celu urozmaicić spotkanie, ale także nastroić uczestników wydarzenia do przeżywania chwil z 1940 roku. Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Sybiraków w Rafałówce zaprezentowali kilka patriotycznych utworów, które z pewnością działały na wyobraźnię. Zarząd Związku Sybiraków w Białymstoku uhonorował również zesłańców honorowymi medalami. Na uroczystościach obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz Rady Miejskiej. W imieniu burmistrza miasta głos zabrał jego zastępca, Wiesław Dąbrowski. Zacisze już na zawsze będzie kojarzyło się z wywózką mieszkańców na Syberię. Dbaniem o pamięć historyczną zajmują się również odpowiednie jednostki, jak na przykład Archiwum Państwowe w Białymstoku. Ten tragiczny okres historii to oczywiście dokumenty, które są w Archiwum Państwowym w Białymstoku, bo takowe są i możemy dzięki temu znać kilkadziesiąt tysięcy nazwisk tych, którzy pojechali na Syberię i wrócili, ale to są też i również bardzo ciekawe też dokumenty, które piszą do nas ludzie, dlatego że ludzie poszukują bardzo często swoich dziadków, swoich pradziadków, ale poszukują też, potwierdzają, że ich rodziny były na Syberii. Piszą do nas listy. Tych listów w tak zwanych zbiorach kwerendalnych mamy kilkanaście tysięcy i często są to opisywane losy, tragiczne losy właśnie takich świadków historii. I rzeczywiście też spisujemy czasami też tych, którzy przychodzą i opowiadają to z jednej strony, a z drugiej strony też często też publikujemy na swojej stronie nazwiska tych ludzi, którzy wyjechali. Jest dostępna chociażby nazwiska tych, którzy w lutym i w kwietniu 1940 roku pojechali na Syberię z samego Białegostoku. Dzisiaj na pewno trwają wśród historyków dyskusje. Problem polega, to jest szerszy problem, bo tak naprawdę do tej pory w Polsce też nie wiadomo, ilu Polaków, obywateli polskich, bo to trzeba podkreślić, obywateli polskich straciło życie chociażby w okresie II wojny światowej. Ja chciałbym tu podkreślić, to wszystko to są na razie szacunki. Ja myślę, że takim kapitalną inicjatywą była na przykład inicjatywa ludzi z Powstania Warszawskiego, to znaczy muzealników, tych, którzy kultywują pamięć powstańców, bo przecież tam powstają coraz większa baza danych nazwisk. Ja myślę, że my historycy, muzealnicy, my archiwiści, my teraz pracujemy nad taką listą, sporządzamy, mamy w tej chwili wprowadzone kilkadziesiąt tysięcy nazwisk też do naszej bazy danych. Trwa to trochę, myślę, że w niedługim czasie skończymy i też zechcemy to po prostu udostępnić Państwu. Natomiast bez takich właśnie badań w tym kierunku, właśnie wpisywania nazwisk, ustalania nazwisk, to przez cały czas będziemy mówić o szacunkach, będziemy mówić o kilkuset tysiącach, a tak naprawdę do końca nie wiemy precyzyjnie, tak naprawdę tylko bazujemy na szacunkach. Burmistrz Dąbrowski podkreślił w rozmowie z nami, jak ważna jest pamięć o tych wydarzeniach, ale i samych mieszkańcach. To miejsce jest szczególne też dlatego, że tutaj całą miejscowość wywieziono, dokładnie co do jednego człowieka.
i była to prawdopodobnie zemsta polityczna, ponieważ tę miejscowość stanowili byli żołnierze Legionów Piłsudskiego, żołnierze, którzy uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej 20 roku i najprawdopodobniej to było przyczyną, że całą wieś ewakuowano i wywieziono w głąb Syberii. Dzisiaj ważne jest, żebyśmy się spotykali i przypominali o tamtych tragicznych czasach i też to jest ważne, żeby młodzież w ramach pewnej edukacji historycznej również pamiętała o tego typu wydarzeniach, co się wydarzyło. No bo pamięć jest ważna, żebyśmy, musimy wszyscy pracować na tym, żeby takie sytuacje, takie wydarzenia i takie tragiczne losy ponownie nie wróciły. Gmina Zabłudów pamięta. Gmina Zabłudów pamięta oczywiście. No, to miejsce znajduje się na terenie gminy Zabłudów, więc oczywiście jesteśmy zobligowani do tego, żeby organizować tę uroczystość upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia. Każda rodzina w zaciszu zostawiła kogoś na Syberii. 10 lutego 1940 roku wywieziono z zacisza 82 osoby, wszystkich mieszkańców. 17 nie wróciło.